Dzień dobry. Szanowni Państwo, propozycje projektów ustaw, uchwał, zmian konstytucji dotyczące sądownictwa przedstawione przez ministra Bodnara to jest niestety upiorna parodia tego, co proponowała Konfederacja w zakresie resetu konstytucyjnego. My przedstawiliśmy propozycję, żeby wyzerować skład Trybunału Konstytucyjnego i powołać na to miejsce nowych sędziów, obdarzonych zaufaniem całego społeczeństwa, wybranych jednomyślnie w drodze nowelizacji konstytucji przez cały Sejm. Minister Bodnar wyszedł z propozycją, żeby owszem, wyzerować skład Trybunału Konstytucyjnego, ale następnie powołać nowy skład jednostronnie, decyzją wyłącznie większości rządzącej. Czyli można by się spodziewać, że byłby to skład nieuznawany przez połowę społeczeństwa, byłby to skład akceptowalny tylko dla Platformy Obywatelskiej i premiera Tuska, skład politycznych cyngli, który z zadaniem byłoby zwalczanie PiSu, zwalczanie prawicy, zwalczanie połowy społeczeństwa, których reprezentuje polska prawica w ramach Trybunału Konstytucyjnego. Mamy projekt ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Tu również Konfederacja proponowała wyzerować skład, powołać nowy skład obdarzony zaufaniem całego społeczeństwa. Od ministra Bodnara dostajemy projekt, żeby wyzerować obecny skład i powołać nowy skład wybierany wyłącznie przez sędziów z tak zwanego starego rozdania. Tak, czyli sędziów tych, których jeszcze mandaty są niekwestionowane, całkowicie pomijając sędziów, którzy od kilku lat zasiadają w polskich sądach, są zaprzysiężeni przez prezydenta, wydają wyroki. Na podstawie tego projektu ustawy mieliby się stać sędziami drugiej kategorii, nieuprawnionymi do brania udziału w decyzji o powołaniu Krajowej Rady Sądownictwa. Efektem byłby KRS zdominowany przez osiadające Platformie Obywatelskiej ministrowi Bodnarowi, KRS nieuznawany przez połowę Sejmu, nieuznawany przez połowę polskiego społeczeństwa. Te propozycje, które minister Bodnar przedstawia, zamiast cokolwiek naprawiać, zamiast w czymkolwiek pomagać, są propozycjami pogłębiającymi chaos, doprowadzającymi do tego, że wyrwa, że dualizm w polskim systemie sądowym byłby jeszcze głębszy, że jeszcze większy problem mielibyśmy z tym, że kiedy polski obywatel dostaje do ręki wyrok sądu, to tak naprawdę nie wie, czy ten wyrok jest wiążący, czy ten wyrok się nadaje do wykonania, czy tego wyroku za kilka miesięcy lub za kilka lat jakiś kolejny skład Trybunału Konstytucyjnego, jakiś kolejny sędzia nie przewróci, nie powie, że to jest wyrok nieistniejący, który nie ma zastosowania, który można wyrzucić do kosza. To nie takiego resetu konstytucyjnego potrzebujemy. Konfederacja podtrzymuje swoją propozycję dogadania się w ramach całej sceny politycznej, wypracowania propozycji, która będzie akceptowalna dla wszystkich. Spotkaliśmy się w tej sprawie z prezydentem, wysłaliśmy zaproszenia na konsultacje do innych klubów poselskich, do ministra sprawiedliwości Bodnara. Niestety do tej pory na te nasze zaproszenia nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Ewidentnie nowa koalicja rządząca nie jest zainteresowana rozwiązaniem problemów polskiego sądownictwa. Chce jedynie dokonać skoku na Trybunał Konstytucyjny, na KRS. Jedyne, co ich interesuje, to przejęcie kontroli, przejęcie władzy, a nie rozwiązanie realnych problemów polskiego sądownictwa. Na to nie będzie zgody Konfederacji. Dziękuję bardzo i proszę o zabranie głosu posła Romana Fritza. Dziękuję, a moim przedmówcą był poseł Michał Wawer. Szanowni Państwo, działania ministra sprawiedliwości Adama Bodnara noszą znamiona wciągania Sejmu do zalegalizowania swoich bezprawnych rozporządzeń i działań, jak również przejęcia Trybunału Konstytucyjnego. Jest jeszcze inna motywacja w tych działaniach, mianowicie powołanie się na tak zwaną doktrynę Neumana. Chodzi o sędziów nominowanych do Trybunału Konstytucyjnego przez Sejm jeszcze w roku pańskim 2015, od których prezydent Andrzej Duda nie przyjął ślubowania. Projekt jest taki, aby ci sędziowie znaleźli się w stanie spoczynku i dzięki temu mogli pobierać na drodze ustawy uposażenie równe uposażeniu normalnych sędziów w stanie spoczynku. No i to jest, proszę Państwa, cała kwintesencja rządów światowej rewolucji pod przewodnictwem Donalda Tuska, czyli przejąć, zawłaszczyć Trybunał Konstytucyjny, jeszcze umotywować swoich, aby dobrze się żyło swoim. Jednak, proszę Państwa, jest również ciemna strona tych wszystkich działań, mianowicie ta dychotomia czy dualizm jurydyczny, o którym wspomniał Michał Wawer,
nosi możliwości fatalnych dla wszystkich skutków. Ta anarchia sprawi, czy może sprawić, że wyroki sądowe zostaną unieważnione w znacznej ilości. Może chodzić o tysiące wyroków, wskutek których osadzeni więźniowie, na przykład kryminaliści, mogą wyjść na wolność i dalej prowadzić swoje niecne procedery. To oczywiście grozi paraliżem i anarchizacją praktycznie całego życia publicznego w Polsce. Tutaj naszej zgody absolutnie nie ma. Nie ma to nic wspólnego z resetem konstytucyjnym, o którym się wypowiadaliśmy wcześniej. Ten reset konstytucyjny to są, proszę Państwa, trzy główne rzeczy, a więc uniemożliwienie funkcjonowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego, sędziów Sądu Najwyższego oraz sędziów KRS-u, aby na drodze większości konstytucyjnej w Sejmie ponad podziałami potrzebujemy woli politycznej wszystkich ugrupowań, aby zatwierdzić normalną procedurę, aby finalnie przysłowiowy Kowalski wiedział, czego się trzymać. Polska jest najważniejsza w tej sytuacji. Polski system prawny jest najważniejszy, a nie jakieś tam partyjne, swoje własne polityki. Tego nie chcemy. Konfederacja jako jedyna wzywa do uczciwego resetu konstytucyjnego. Dziękuję. Czy macie Państwo jakieś pytania? Nie ma. Nie widzę. Dziękujemy. Dziękujemy.